Nagrywam. Teraz nagrywam. Powiedz coś. Cześć, spodziewałem się. I co teraz ten? Ej, gościu. Ty, bo w ogóle jest taka sytuacja, że przyszliśmy do gościa, ukradliśmy mu kamerę, teraz patrzy się na nas przez okno. Ach, przyszliśmy, nie mówię, cukierek albo psikus, a Halloween było wczoraj, a sąsiad dalej wisi. Więc myślimy, że coś jest nie tak. Świetnie. Jak poznawaliście nowych znajomych? Ej, chyba muzyka za głośno jest. To się naprawi. Dobrze. Jak poznawaliście nowych ludzi? Pewnie wyglądało to mniej więcej tak, że w waszym wieku, jeśli macie powyżej 10 lat, to po prostu podchodziliście, podajecie rękę, mówicie nawzajem swoje imiona, zajebiście, znacie nową osobę. Ale ja w przedszkolu... Zaruchać. Poznawałem ludzi inaczej. Mianowicie... Po tym jak wcześniej płakałem w szatni, wchodzę na pewniaka, przycieram łzy, staję nad każdym, była pora zabaw, więc stawałem nad każdym. Kurwa, to mój telefon. Nie, to nie mój telefon. Dobra, no. Nieważne. Wystawiałem do nich rękę i mówiłem: cześć, jestem Oliwier, jak masz na imię? Zawsze zawywało grozę. Za każdym razem była niezależna cisza, ale zawsze. Mamy zjawisko paranormalne uchwycone na kamerze. Zniknął! UFO! A, oślepia mnie! Mamy to na kamerze! Szybko! Co teraz, doktorze? Teraz będę kontynuować moją historię. UFO! Patrzcie! Po niebie! UFO miała nam przywieźć izolatkę. Jego matkę izolatkę. I co? Wyobraź sobie kosmitów zrobionych z izolatki. Przelatują normalnie takim statkiem. Całe z izolatki, nie? No. Wyobraź sobie. Chyba kurwa witam. Achus! Czy to ty? Mam światło. Znany youtuber po raz ostatni w mojej wsi na BMX-ie. Oczywiście kradzionym. Jak to skomentujesz? Pojebana akcja. Patrzcie, jakie triki robi. Tu też kulki analne, mamy operatora kamery. Nie wiem, dlaczego ich dotykam. Zostaw je! Pewnie walą. Kałem. Czekaj, podniosę, a nie. Dobra. No, bardziej siusiakiem twojego taty, ale... Cicho! Kłócić się nie będę. Masz tą izolatkę? Rzuciłem. Ej, zaś jedna... Ja myślałem, że poświeć mu na ryj. Poświeć mu na ryj. O, mamy dobre światło teraz. W końcu. Gdzie jest ta izolatka? Ja się jak węgiel podnieś. Jaka izolatka? O czym ty mówisz, Achus? Twoja matka tutaj jest. O czym ty mówisz, Achus? Teraz zaprezentuję wam krótki poradnik. Zasiedź na niego, ej, jak? Halo. Jak? Chujowo klei, ale wytrzymam. Ej, halo! Ten młotek kosztował 7 dych. Pokażę wam teraz szybki poradnik, jak naprawić dziurę, która zrobiła wam się... Pokaż dziurę, pokaż. W granacie do kuli. Widzicie tą dziurę? Tu jest dziura. Ciasna jak w waszej matce. Rozwijacie izolatkę. Tak? Która w ogóle nie klei. Nie, to zła strona była, nieważne. Ja jestem dobrym operatorem. Odklejacie duży kawałek. I zaklejacie miejsce dziury. Ale dawaj lifehacka jakiegoś. Ale dla pewności robicie to 30 razy. Ej, zrób ten, daba, zrób. Przerywnik. Mam zatańczyć nowy taniec dla widzów. No, na przykład. Nie wiem, czy jestem w stanie. Achus. Przeszkadzasz nam. Eluwa, stule juwa. I się robić nieśmieszne filmiki.
Gotowe. Teraz wasze kciuki są bezpieczne. Dla pewności możecie wsadzić to jeszcze w plastikowy worek. W ogóle te lifehacki. Wsadź wszystko w plastikowy worek. W ogóle jak przetrwać wojnę atomową? Wejdź do worka plastikowego. Jesteś kurwa niezniszczalny. Chuj kulek jest. Co teraz? Uchwyciliśmy kolejne zjawisko paranormalne. Paranormalne jest to, że nie mamy światła. Halo, softbox. O co ci chodzi? Postaw tu rower na stojaku. Na tym. A, zapomniałem, nie masz takiego. Podnóżka? No na przykład. Wait, I've got a more ambitious idea. O kurde, blaszka. O, teraz widać twój kanciatyry i lepiej. Halo, halo, my się szanujemy. Flashback. Operator kamery daje jakiś temat do rozmowy. Ja? Cię z tym poryju. Dobra, zrobimy tak. Zróbmy coś kulinarnego. Mój stary jest kucharzem, nie umiem zrobić jajecznicy. Z tym? Kurwa, co to jest za łak? Panie, kto to panu tak spierdolił? To powinno się obracać, a co się nie obraca? Jak ty chcesz tym ciasto rolować? Podobany jesteś? Ale nie. Mózg se zroluj. Tak, patrz. Bierz mózg. No. I nie ma mózgu. Zostaje nic. Czyli prawo stałości składu z chemii obowiązuje. Nie było nic, jest nic. Rolujesz dalej. I pracujesz gwoździe. Podnosisz jedno IQ. Watch this. Jedno. Lol kot. Patrzcie, czarny kot. Kolejne Halloween. Zjawisko paranormalne. Spierdalałeś huśtawki. Rucha huśtawkę, kod rucha huśtawkę. Zobacz jak. Podnosimy to jedno IQ. Mhm. Wsadzamy. Ej, bo chujowo. Wsadzamy do piekarnika. I czekamy pół godziny. Nie włączamy piekarnika, nie opłaca się. Najdziwniejsze co w życiu jadłem? Gówno. To jest kaszanka. Czemu? Kaszanka jest pojebana. To jest, wyobraź sobie, że wylewasz normalnie krew. Krew? Krew. Kiszka jest z krwi, debilu. Ko, kiszka. Kaszanka. Twoje życie to kaszanka. Kiszkę, nie? No. Kiszka jest normalnie dobra. Krew na patelnię, no. To ona się robi czarna, ścina się i ty to potem gościujesz. Ale jeszcze ryż do tego dochodzi. No dobra, ale ryż jest w tej... Uważaj, psychopata za tobą! Dobra, no. Jak byłem mały... Wypadłem z kojca. I biłem mego ojca. Tym. Analny penetrator 2000. I co jeszcze? Co nam powiesz? Zjawa! Elo. Taki nowy youtuber. Oglądasz jego filmy? Oglądam tylko... Zjawiska paranormalne. Tak się nazywa pełno. To jest stary. Ten kanał już jest trochę. Przecież. Co z tego? A ten, ej, zróbmy challenge, zróbmy, chodźcie. Weź rower, gdzie masz piłkę? Siema, sportowe świry. Dziś robię challenge. Z tej strony on. Ja. Michał z karabinem. A nie. Oliwier z kanału Oliwier TV. Whoa, get the fuck out. Michał z kanału Michał.pl. Ja z kanału Michał.pl123. Ja Jasiek z kanału Jasiek Cox. Jasiek Cox 223. Cox 23. Patrz, to te memy ćmą. Aaa, ćma mnie atakuje. Memy ćmą, bo te, tam jest lampa. Memy ćmą. O, patrzcie, ćma leci do lampy. Skryny. Patrzcie, ćma tam jest. Patrzcie, to jest ćma. Jaki dobry fokus ma ta kamera. Patrzcie, to jest jaki ćma. To jest niecelne. Michał z kanału Michał.pl. Co się z tobą dzieje? Ej, nie strzelaj w niego, Oliwier z kanału Oliwier. Jaki miałeś ten? TV. Oliwier TV. Oliwier. Dawaj, chodź, cofamy się przed nim i zrobimy na niego.
Ale ej, a kamera? Już nic nie widzę. Ej, a gdzie jest tutaj? Świeci do nas. Ty go nagrywał. Chyba mnie widział. Będzie słuchajcie jego reakcję. Czekaj, zasłoniłeś jeszcze raz. Ej, nagrywa się już godzin... Nie. 10 minut nagrywania mamy. A wupa mode? Czy wszyscy moi widzowie to widzieli? Pokaż. Chodź tu do światła. Siema, z tej strony Oliwier z kanału Oliwier TV. Dziś wam pokażę on. Jak włączyć w AK-47 z tłumnikiem, czy AK-47S. Z tumanem. Tak. NO0666, żeby wszyscy widzowie widzieli, że nie kłamie. NO0666. Made in China. Poland. Made in China. Jak włączyć tryb AWP-y? Otóż, to jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim musimy mieć taką broń. A biedaki, które nie mają, to mogą wyjść z filmu? No to mogłem co najwyżej obejrzeć ten poradnik. Aha. I zajrzeć do naszego sklepu. O! Bierzemy... Grałeś kiedyś w Metina? To przeszłość. Teraz zagraj w nowego Metina 2. Wejdź w pierwszy link w opisie. Tak. Bierzemy naszą broń. Ustawiamy ją w pozycji do strzału. Celujemy. Żeby włączyć teraz AWP mode. Podnosimy tutaj i gotowe. Wszyscy widzicie? Widzą? Tu. Widzicie biedaki? Musimy wykonać taki ruch. Tylko pamiętaj kciukiem. Tak, kciukiem, bo inaczej nie zadziała. Inaczej wam palce połamie. A ten. Właśnie. I teraz możemy strzelać. Ej, Oliwier TV. Pytanie od widza, mamy czat na żywo. Pytanie od widza, kiedy Fortnite? Fortnite pojawi się, jak tylko przyjdzie moja nowa karta graficzna GTX 950 z najnowszym procesorem Intel Core i3 i wtedy będę mógł nagrywać dla was filmy w najlepszej jakości 25 klatek na sekundę. Pytanie od... Kurwa, jebani mnę! Pytanie od małego Krzysia. Gdzie jego 1000 V-dolców z giveawaya? No... Wydaje mi się, że... Krzyś się pochorował. Na nowotwór. Wydaje mi się, że... To w firmie Fortnite Epic Games mają problemy z przesyłem danych, bo i mają problemy z tą grą. Ja jako uczciwy youtuber już dawno wysłałem mu te 1000 V-dolców i naprawdę nikogo bym właśnie jest nowa opcja wesprzyj Fortnite. Serio. Tak? No. O właśnie. Jeśli chcecie, kliknijcie ten przycisk o tu pod filmem. Tak. Albo tu. Gdzieś tu. No. Kliknij, wesprzyj, daj tam pełną kwotę, biegnij po kartę kredytową mamy, powiedz, że musisz uratować świat i wypisz nam 9 cyfr z przodu i 3 cyfry z tyłu i jeszcze datę. Tak uratujemy świat. Zrób to dla darmowych V-dolców. I żeby dzieci nie były głodne. Tak, i żeby dzieci w Afryce nie głodowały i żeby więcej na świecie nie było wojen. Chcesz coś dodać? Czekaj. Chcesz coś dodać? Nie w domu. Co? Potrzebuję tych fałdolców. Jest. Płaciłem. O! I mamy tutaj przykład biednego Krzysia. Tak, o biedny Krzysiu. Krzysiu, co się stało z tymi fałdolcami? Doszły czy nie doszły? Doszły. O, i widzicie? Legit. Jestem bardzo szczęśliwy. Mam Fortnite hype. No, także to było na tyle, siema. Czekaj, pożegnaj się, Oliwier TV. Tak. Nie pokazuj tego, bo ci monetyzację zdejmą. Przepraszam, YouTube, nie banuj.